Sebastian Decowski, będziesz bohaterem walki o pas, jeśli chodzi o galę Carpathian Warriors. No właśnie, to jak samopoczucie przed tym pojedynkiem, jak się czujesz? Przede wszystkim zregenerowany, waga przeszła bardzo fajnie, bardzo, bardzo spokojnie, bez żadnych większych komplikacji. Teraz tylko wypocząć i czekać na sobotni pojedynek. Rozumiem, że z tą wagą, jak mówisz, kłopotów większych nie było. Nie, nie. Właśnie z tej strony chciałbym podziękować firmie Chado Catering, która zapewniała mi każdego dnia posiłki zbilansowane i waga z dnia na dzień spadała, więc bez żadnych problemów limit został wypełniony. Dzisiaj już z uśmiechem na twarz mogłem stanąć na ważeniu. Stanąłeś na ważeniu, ale to jakby jest dopiero połowa drogi. Ta druga połowa do wykonania w dniu gali, wejście do walki o pas. To może troszkę wyjaśnimy, jak to się stało, że akurat do tej walki o pas trafiłeś. Przede wszystkim jest to organizacja mocno związana z moim klubem, więc że jest to też kolejna walka dla tej organizacji. Mam na swoim koncie zwycięstwa dla tej organizacji, jak i dla innych, więc włodarze organizacji zdecydowali, że jestem gotów do pojedynku właśnie o mistrzowski pas. Nie jesteś postacią anonimową, jeśli chodzi tutaj o miasto. Pewnie masz tu swoich fanów, masz swoich kibiców, no to oni pewnie ich jutro na hali zobaczymy. Przede wszystkim usłyszymy. Usłyszymy ich. Będą ci dopingować, będą trzymali kciuki. Powiedz ten występ, jeśli chodzi o jutrzejszą walkę o pas. No jest takie zwieńczenie jakiejś drogi, ale z tego, co tam się orientuję, to chyba nie od sportu walki zaczęła się twoja przygoda ze sportem. Tak, zgadza się. Od dzieciaka byłem związany mocno ze sportem, lecz już od młodego, jako młody chłopak miałem wizję przyszłości, lecz nie jako zawodowy fighter, można tak powiedzieć, tylko chciałem grać na światowych boiskach. Uczęszczałem właśnie też do szkoły sportowej, więc wszystko zmierzało w dobrym kierunku, lecz pewnego dnia przydarzyła mi się niemiła kontuzja i stety bądź niestety musiałem przerwać i zakończyć ten sport. Lecz energii zawsze było za dużo, zdecydowanie za dużo i trzeba było ją gdzieś wyładować, więc poszukałem w internecie informacji na temat najlepszego klubu na Podkarpaciu i tak oto trafiłem właśnie do rzeszowskiego klubu Spartaku Rzeszów. I to jest MMA, ten sport, który teraz jakby tutaj pochłania cię w 100%. Może przypomnijmy, jaki jest twój rekord? Rekord amatorski to jest to ponad 25 zwycięstw. Więc i tylko jedna porażka na swoim koncie, więc wszystko idzie w dobrym kierunku. Tutaj twoim przeciwnikiem to w ogóle taka gala, która będzie meczem Polska-Francja. Troszkę o twoim przeciwniku, jeśli moglibyśmy porozmawiać. Przede wszystkim bardzo dobra stójka, wręcz fenomenalna. To tylko powiedzmy jeszcze, z kim będziesz walczył. Abdela Belaoui. No właśnie. Także jak już wcześniej wspomniałem, fenomenalna stójka, robi wrażenie, lecz jestem przygotowany na to, myślę, wejść spokojnie do klatki i po prostu wykonywać zakładany plan i konsekwentnie dążyć do zwycięstwa. Tobie stójka nie jest obca, ale też jeśli chodzi o tą parterową grę, też wiem, że całkiem nieźle się w niej czujesz. No, witam w moim świecie, że tak powiem. Uwielbiam grę parterową, więc grappling zawsze szedł mi bardzo dobrze. Tam czuję się najlepiej. No właśnie, jeśli chodzi o ten grappling, to dodatkowo, że gdzieś poszerzasz tą swoją wiedzę dotyczącą tej płaszczyzny, czy tylko tutaj w Spartakusie? Przede wszystkim wszystkich podstaw nabierałem w Spartakusie Rzeszów, ale też często uczęszczam lub jeżdżę po innych klubach, by po prostu sprawdzać się z innymi zawodnikami i chłonąć ich wiedzę. No jakie kluby na przykład, a gdzieś tam odwiedzasz sobie po drodze, żeby tą wiedzę chłonąć? Przede wszystkim chciałbym podziękować Pankretionowi Team Rzeszów i Strefie Sportu Walki, która też zawsze mnie wita i nie robią problemów, że po prostu jestem z innego klubu, z chęcią chłopaki ze mną pracują i czerpię ja o nich wiedzę i oni ode mnie. Słuchaj, ja tak zapytam cię z ciekawości, jak zaczynałeś przygodę z piłką nożną, to kto tak najbardziej cię frapował, jeśli chodzi o te światowe stadiony, które chciałeś podbijać? No przede wszystkim Cristiano Ronaldo był nie tylko dlatego, że był fenomenalnym piłkarzem, lecz przede wszystkim zawsze imponowała mi jego praca. Wielkie serce, straszny pracuś i po prostu konsekwentnie dążył do swojego celu, więc staram się właśnie iść jego drogą i konsekwentnie pracować, ciężko pracować na swój sukces. No, trochę innej dyscyplinie. Te rzuty wolne jeszcze Cristiano Ronaldo, ja na przykład zawsze uwielbiałem, jak on wykonywał te rzuty wolne, a że jestem fanem Manchester United, no to śledziłem jego karierę do pewnego momentu bardzo mocno. A jak już potem zmieniłeś swoje fascynacje, to jest jakiś taki zawodnik, który też, no chociażby biorąc uwagę tą grę parterową, jakoś ci imponuje? Oczywiście. Moim takim zawodnikiem, a czykolwiek osobą, która wiele w moim życiu zmieniła, był Michał Materla. I tutaj przytoczę taką historię. Pewnego dnia oglądałem, jak to z starszym bratem trwała wojna o pilota, ponieważ był mecz Ligi Mistrzów i KSW w tym samym czasie.
i oczywiście brat chciał oglądać mecz, ja wybierałem sporty walki i musieliśmy przerzucać kanały. I oglądając to, sam mój brat przyznał, że tutaj oglądając piłkę nożną, zawodnicy kładą się, strasznie symulują, gdy nawet nie są faulowani, a przełączając tutaj, gdzie właśnie przypomina mi się słynna walka Materli z James Silvą, gdzie zakrwawiony Michał z kontuzją potrafił walczyć do samego końca i potrafił wygrać walkę. Oczywiście Michał, pragnę go poznać osobiście, jest dla mnie mega człowiekiem i mega motywacją. No właśnie, to tak ciekawa historia faktycznie. Takie memy nawet charakterystyczne, jak piłkarz łapie się za nogę i krzyczy, że już nie może, a zakrwawiony i ledwie sipiący zawodnik MMA mówi, że wszystko w porządku, mogę dalej walczyć. Ten charakter, rozumiem, ci podoba ci się, odpowiada ci to. To co, nie żałujesz tego, że tą piłkę nożną na rzecz MMA porzuciłeś? Zdecydowanie nie. To jest sport, który pokochałem, kocham i będę kochał nadal. W takim razie powiedz jeszcze nam na koniec, czego możemy się spodziewać po tej jutrzejszej twojej walce i czy ten pas to rzeczywiście jest na ten moment takie twoje najbardziej, taki twój punkt, do którego zmierzałeś? Przede wszystkim chcę wyjść spokojny do walki, nie skupiam się na tym, że jest to walka o pas mistrzowski, chcę po prostu pokazać się jak z najlepszej strony i po prostu nie zawieść publiki, która przyszła tam dla mnie, po prostu dać dobrą walkę, w pełni skoncentrowanym i spokojnie podejść do pojedynku. Ale pas, rozumiem, gdzieś tam jak sobie to wizualizujesz, już ląduje tutaj u ciebie. No ląduje, już jest półeczka przygotowana. W domu, rozumiem. Tak, mama już pościerała kurze, już jest miejsce gotowe. To nie można teraz zawieść mamy. Dziękuję bardzo i w takim razie życzę, żeby zobaczyć się bardzo dobra walka i przyniosła wszystkim masę satysfakcji i żeby ci kibice, którzy będą ci tak mocno dopingowali, też byli z tego powodu zadowoleni. Bardzo dziękuję i przede wszystkim chciałbym pozdrowić wszystkie osoby, które jutro przyjdą specjalnie dla mnie. Podziękować wszystkim właśnie sponsorom, wszystkim firmom za pomoc, za ciągłe wsparcie i przede wszystkim wiarę w moją osobę. I zapraszam wszystkich na jutrzejszy pojedynek Carpathian Warriors. Wracamy do gry.